Dotychczas wejście do Poterny możliwe było jedynie od strony miejskiej fosy. Na drugie przejście znajdujące się na Starówce natknęli się robotnicy wykonujący prace budowlane w tej części miasta. Poterna służyła jako miejsce takie używane też zamiennie zamiast furt wypadowych do komunikacji, do przenoszenia szybkiego rannych, amunicji, przerzucania wojska. Natomiast kazamata to jest każde pomieszczenie, które ma strop odporny na bombardowanie. I tutaj ten obiekt akurat też te warunki spełnia, więc nazywanie ich zamiennie jest jak najbardziej prawidłowe. My o tej Poternie wiemy już od ładnych kilkunastu lat na pewno, natomiast podczas pracy przy parkingu przy ulicy Świętojańskiej okazało się, że ma jednak drugie wyjście, które do tej pory nie było widoczne. Znaleziskiem zajęli się głogowscy archeolodzy, którzy odkryli tam dwa skrzydła ze schodami, stary bruk oraz pozostałości po dwóch studzienkach połączonych rynsztokiem. Wszystko zachowane w bardzo dobrym stanie. Myśmy odsłonili to wejście i nagle pojawiły się nam skrzydła ceglane do tej Poterny, piękne wejście z zawiasami zachowanymi. Posadzka przy wejściu wykonana z takiego bruku kamiennego, bardzo ciekawie zresztą, bo na narożnikach tego bruku znajdowały się dwie studzienki ceglane. Cała konstrukcja bardzo ładnie wygląda, jest ciekawym elementem w ogóle architektonicznym, który jeżeli się uda w jakiś sposób zaadoptować dla miasta, będzie jednym z ładniejszych po prostu takich perełek w Głogowie, zwłaszcza, że blisko starego miasta, więc będzie łatwo przejść na przykład tą Poterną do fosy. Taki plan już jest, bo w niedalekiej przyszłości odkopana część umocnień ma być kolejną historyczną atrakcją i ciekawostką turystyczną. Jak tylko zakończy się inwestycja parkingowa, są takie plany, żeby udostępnić to turystycznie, ponieważ jest to jedyny taki obiekt akurat zachowany w takiej formie w mieście, a tych niestety fortecznych obiektów cały czas ubywa. I należałoby oczywiście go wyeksponować. Teren, na którym zostało odkryte wejście do Poterny, został wyłączony z budowy i zostanie wkomponowany w zagospodarowanie parkingu.